Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Wprowadzenie tych ustaw było tłumaczone, uzasadniane także zwiększeniem szarej strefy patologii. No, taka przykra konstatacja, że mieliśmy całą masę patologii, jak rządziło niesławnej pamięci Kongres Liberalno-Demokratyczny, dzisiaj jego spadkobiercy, i znów zaczynają być patologie. I to jest jednak rozwalanie systemu i w odwróconym VAT-ie ja widzę jedną tendencję. Będzie kontrolowany, panie ministrze, ostatni człon, czyli mały. Dzisiaj to tak jest, detalista w zasadzie będzie musiał płacić, czyli będziecie kontrolować. No, tak to jest, że polskie służby skarbowe najczęściej biorą się za małych, nie za dużych, bo hurtownicy będą sprzedawać i ci nie będą płacić. Podlegać będą ci ostatni. Czy to coś da, szczególnie biorąc pod uwagę aspekt, że jak to było słychać, jak mówił pan poseł Szałmacha na posiedzeniach komisji, nie był pan w stanie powiedzieć, jakie korzyści były z tego w przypadku złomu, że w istocie ministerstwo nie wie, ile z tego zostanie. No to, co było, to, co pan poseł z Brzyzny mówił, że przerzucili się do innych branż, o czymś by świadczyło, no ale w rezultacie nie wiadomo, co z tego mamy. No, u nas jednak państwo pozwolą, że niektóre prawa, niektóre zasady działają trochę inaczej niż w całym świecie. Dziękuję bardzo.